Halo, halo, cześć, witam wszystkich. Zapomniałem dźwięku. Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czechu i witam was w kolejnym odcinku. Tyle. Znów wbijmy od buta, kontynuujemy gierkę. O, Figures. myślę, że to będzie Looks like my options are proste. become a master lockpicker or swipe someone's keys. Okej, okay. Jedyną osobą, która będzie miała klucze, to raczej jest pan woźny, więc. Szefie! Bingo. If only those keys were unsupervised. What's Samuel working on? The sprinklers? If Samuel's working on the sprinklers, some damage here might get his attention. No to. But Evan is right there. Ewan się wkurwi. No to co, przestraszymy mu ptaka. Hey! Shit! I wanted you to go the other way. Like, as far as possible, the other way. No jest. Time for a fresh start. Wydupcaj. O! Here we go. Sorry, że ci psuję, panie Iwan. Gotcha. Oh, perfect. O! Zajebiście. You're welcome. No i koks. O, co jest? Znowu gorzka kawa? Nie, to przecież to tak nie może być. Nie, no widzowie. Przed chwilą piję, mi była słodka. Now I just have to wait for Samuel to turn on the... That works. Może. Po klucze i graffiti. Odblokowano osiągnięcie Friend Forest coś tam. Mam jakiś wpis w dzienniku chyba czy coś. A kto to jest wpis w dzienniku? Dobra. To zabierzemy klucze i... Jeszcze komentarz. Definitely cheers the place up. Aha, no przecież Samuel będzie pewnie to sprzątał. No racja. Sorry, Samuel. All right, time to find Drew's room. Who would have thought sprinklers would be the key to getting inside the dorms? Nie wiem, ale wydaje mi się, że Life is Strange po prostu w jedynce to też się tak dostaliśmy. Albo coś też było ze zraszaczami. Yeah, sorry man. Desperate times call for smashing sprinklers. No time like the present.
kurwa, ktoś idzie. Chloe? Nie, to nie ja. Hey, Skip. How's it going? Not that it isn't great to see you and all, but what are you doing here? Didn't you just get expelled? Relax. I'm just visiting a friend. I can't. I really can't just let you go in. Samuel pozwolił? Come on, Skip. I break the rules and you think it's awesome. Let me break this rule. For old time's sake. I want to, Chloe. But I really can't. Look, it's cool. Samuel said it was okay. Aha. Did Wells? Oh, didn't think so. I'm going inside. To wam powiem, chyba będzie dość niemy odcinek, albo będę mówił, kiedy nie będzie tego. I don't think I can. In fact, I think I have to ask you to state your official business or else vacate Blackwell property. I hate to do this to Skip, but I've got to get inside. Maybe if I make him really uncomfortable, he'll feel guilty and let me pass. What's my official business? Women's business, Skip. As in, my uterus? I need to use the restroom. Glad you asked. What? No. No, it's my job to ask, Chloe. That's not cool, Skip. You realize that, right? Chloe, I just have this feeling like you're up to... Wait. You talked me into letting you into the bathroom this morning, and then you tagged the entire friggin' place. What? No, fuck it. I totally did that. Wells raked me over the coals for that. Ugh. Time to go. Or what? What are you gonna do, Skip? Because unless you're prepared to drag me off this campus, I'm going inside. Chloe, enough. This is my job. Just go. You have never respected me. You and all your smug little classmates. I am so tired of being shit on by high schoolers. You know what? Nie, no, Skip. I'm done. I'm done with this stupid rent-a-cop job. Oh. Just do whatever the fuck you want, Chloe. Oh, but no, Skip. That's funny, because I've gotten reports about how your head is really far up your ass. What did you just say? Damn. Skip really lost it there. No to chyba mogło to się trochę lepiej potoczyć. Time to find Drew's room. Zgaduję, że kurewsko mocno to słychać, dlatego wolę być wyciszony przez większość czasu. Chciałbym sobie pograć, a no z drugiej strony mogę po prostu zatrzymać, no ale chciałbym sobie pograć. Straż leśna, pożar w parku, opanowana 50%, zamknięte kolejne drogi, proszę sprawdzać informacje lokalne. Który to pokój? Visit Jupiter. Kares.
Thanks for the geometry help, I owe you, Justin. Ty, to jest w ogóle super, nie? Te tabliczki takie. Kurwa, jakie fajne patenty. Tu nie byłem, o dziwo. Tablica. Pójdź. Could Elliot be lamer if he tried? You shall not pass. Elliot Hampton's room. Wonder what he's up to. No, to zobaczmy. Mało nerdowy pokój jak na nerda. Nie wiem, czy tak nie uważali. Taki strasznie szary. Taki osa. Elliot's kind of preppy in his own way. Maybe he does belong at Blackwell. Key do Lacrosse. Ja coś kojarzę, że tu się chyba łapi piłkę, ale... Co to jest, to nie wiem, zielonego pojęcia nie wiem. Did well in class, but I didn't realize he was here on a full ride. Drogi Riocie, jestem glad poinformować cię, że twoje wyniki w nauce i twoja sytuacja finansowa w zupełności spełniałem wymogi do przyznania ci pomocy od najbliższego semestru letniego 2010 roku. Fundacja Prescott Scott pokryje gratulacje, pokryje twoje wydatki związane z nauką, a także koszty zakwaterowania i wyżywienia. Gratulacje z okazji twoich ciągłych sukcesów w nauce. Okej. Okay. I've never been able to get Elliot to play for me. I guess he's either really good or really bad. Klarnet. Szuflada? No nie wiem, normalnie to bym tak nie robił, no ale to gra komputerowa. Spójrz. Wow. I remember this show. Crazy that Elliot would hold on to this picture after so long. A, Elliot to ten rudy jest, a nie ten nerd. A, chyba tak. No to wygląda. Bo ten chyba czarny jeszcze, nie? No nie mam tu tych postaci, ale... O, tak, to ten. To tak mi chodziło. Guess I'm not the only one who keeps a diary. That's not half bad. Okay. Dark. Who is it that Elliot's writing about? Elliot is way more artistic than I thought. I łzy z jej oczu potokiem płyną, włócząc się ogniem. Wait, are these about me? What the fuck, Elliot? Elliot's mom seems nice. Co jest? Lucky Dana. Hej Elliot, ty masz angielski znaną wart, nie? Jaka ona jest? Myślę, że to niezła z niej. Myślę, że jest niezła jej. Myślę, że szepnij jej o mnie dobre słówka, ale zrób to tak, żeby nie wyczuła, że cię o to prosiłem. Dzięki, stary. Warren Graham is such a nerd. Najgorsze filmy ever. Tak bardzo się mylisz. O, Kedwood, popełniasz kilka złych filmów, ale po planie 9 z kosmosu wyszło więcej filmów niesamowitych w swojej okropności. Mówię, że plan to najgorszy film w historii, ale wiedziałeś kiedy Noc Lepusa, czym jest kilku kosmicznych zombie wobec wielkiego wielkich mięsożernych królików. Warren. Huh. There's way less porn here than I would have thought.
Jak wiązać krawat film? Nieźle. No, swojej bym nie sprawdził. Że teraz to bym sprawdził, bo robimy reset kompa, a więc przy okazji reset wszystkiego. I to teraz można sprawdzać. Ale tak to ja się nigdy nie pierdoliłem z niczym. Polecam dwie przeglądarki zawsze mieć i wtedy. A na przykład dwa konta. Takiego. Ja tak mam. Polecam. Elliot does work really hard. I guess I'm I to wiecie, i to him. Też nie chodzi o to, że się czegokolwiek wstydzę, tylko z tego względu, że no wiecie, nie wiem, przyjdzie młodszy kuzyn. No to co? Co ma grać? Jeszcze przypadkiem, wiecie. Oczy dookoła głowy trzeba mieć. 300 IQ mózg i no. Dobra. O czym ja pierdolę? Mapa. Pamiętam tą mapę chyba. Tam przyszliśmy w ogóle. No dobra. Kurwa, gubię się. Co tu jest? No nic ciekawego. Plakat. I want to say that half the fun of weed is knowing it's illegal, but I think it'd be just as awesome over the counter. Rada prawników Arcadia Blackwell pragnie oficjalnie przypomnieć uczniów, że pomimo rozważań obecnych władz stanowych dotyczących legalizacji marihuany, używanie jej pochodnych pozostaje nielegalne na poziomie stanowym i federalnym. Zażywanie i posiadanie marihuany na terenie kampusu Blackwell będzie surowo karane. Fotograf. That is really gross. I wonder what Max would think. Zepsute jabłko? Rozpad mózgu. Natana Prescotta. Obrzydliwe. Z Natana jest Obrych. A tu wygląda jak jabłko. A tam jak już ugryzione jabłko. Trevor Justin. Oczywiście, że to zawsze muszą być ostatnie drzwi. Zapukaj, spójrz. What do I do if Drew's here? Zapukaj? Może otwórz. Chuj, może śpi. Powiedziałem, że skoro są takie opcje, to jest szansa na to, że se kima i jak zapukamy, to go obudzimy i zepsujemy se misję. Drew's not here. Ale okay. Pewnie przyjdzie w najmniej spodziewanym momencie, jak to zawsze. Where would I hide my money? Is the money in there? Pewnie tak. Kody. All right. Guess I have to crack a 4-digit code. Is the money in there? All right. Guess I have to crack a 4-digit code. Absolutely disaster. Dzisiaj. I wonder exactly how important 516 is to Drew. Ela nagród reprezentacji bywy. Holy shit, Drew. A college scholarship? No wonder you're so into football. Z przyjemnością przyznaję ci pełne stypendium sportowe, abyś mógł grać w drużynie futbolowej Uniwersum Oregonu. Wiemy, że ze swym talentem i charakterem będziesz wspaniałym członkiem drużyny UO, przez który w ciągu 10 lat przewinęli się najlepsi gracze NFL. W ogóle w Ameryce to jest takie fajne, nie? Że dostajesz stypendium, bo dobrze grasz tego. Nie? Jakieś tak. A u nas co? Na WF-ie. Co grałeś się na WF-ie? Bo ja kurwa w ping-pong. Would Drew really use something like this for a lock combo?
Schronisko dla bezdomnych. Okej. Co tu za ciki? Nikt, dosłownie nikt. Garaż u mechanika. They look so happy. Poczekaj. To jest brat jego. To jest brat tego, z którym graliśmy, ale jaja. They look so happy. O kurde. Co ty gadasz? Mikey's figures. Playing that game yesterday was actually fun. A to są bracia, to... We might have failed to kill you, Durgaron. But something tells me Mikey's not through. Yet. Mito Alet. Wawel Labirynt. Durgar... Bad guys don't usually look so obvious, but this is still awesome. Szako. Sierżant Bosoka versus Psychol. Awesome. Doktor Czasobot, edycja jurajska. Okej. Formulas. Plenty of possible combinations here. A nie możemy to ręcznie, musimy. A, spróbujmy zobaczyć, czy to w ogóle ręcznie musimy. O kurwa. Damn it. Wrong numbers. Damn it. Damn it. Damn it. Wrong numbers. Dobrze? A nie. Might actually need some help with this one. Co według ciebie? Kurwa. Co według ciebie jest najważniejsze dla Drew? Pytanie z dupy, nie wiem, chyba Majki. Z operacyjnej beczki, kiedy są urodziny? Nie teraz. 27.12. Chyba rządzę przejść z szczegóły, dzięki. 2.7.12? 1.2.2.7. Worth a shot. 12.27? 2.7.12. Yes! O, jest. This is kind of fun. Ale nie przebadam mu pokoju jeszcze. Kurczę. Komputer. Oh. Did little Drew beat you up too? Jackpot. Na pewno się tu. I'm kind of good at this. Na kompa. Okay. Got the money. Plakat. Time to bust out. Look at that. More numbers. Komputer. Holy shit, Drew. A college scholarship? I didn't realize Drew was this good at sports. I bet he can't wait to get out of Arcadia Bay. Biorąc pod uwagę twoje najzwyczajniejsze osiągnięcie naukowe i z przyjemnością przedstawię ci oficjalne. To ja tak nie było tam tego? On to listowo nie dostał tego? Frank wasn't lying. Looks like Drew sells happy pills to his fellow meatheads. Witaj, Chris. Bardzo dziękuję za twoje wsparcie i szczerą ofertę stypendialną. Niestety muszę poinformować, że żadnej się nie postanowiłem podjąć studia w Oregonie. Dobra, whatever. No. I didn't... Frank wasn't lying. Looks like Drew sells happy pills to his family. Ej, stary, masz może trochę pigułów szczęścia? Jestem wkręcony, widziałem, że wczoraj za ciebie oberwałem, co? Nikt nie będzie bił mojego zioma na mojej warcie. A zaraz mi coś, dobra, muszę się wyluzować.
So many folks are shit out of luck around here. At least Drew has some prospects. Od Nathan North do Drew North. Temat, co za mecz? Drew, co za mecz, synu? Nie mogę mu wierzyć. Ten wzrok akcji w trzeciej kwarcie. Masz talent, bez wątpienia. Znowu siedzę w bibliotece. Jak wiesz, komputery to nie moja bajka, ale staram się doedukować. Obiecałem Mike'owi chodzić na zajęcie uzupełniające, więc za to biorę się potem. Zobaczymy, czy ogólnie nauczę się stukać na klawiaturze. Na chodzi rybackiej nie musiałem tego robić. Pisanie tego maila zajmuje mi wieczność. Szanse na pracę są nikłe, ale wiesz, jak to jest. O starego się nie martw. Skup się na piłce. A nic się nie powstrzyma. Jestem z ciebie dumny, PS. Uściskaj ode mnie Mike'ego. Pamiętaj, że jutro przyjadę odebrać go do kliniki. Zabrać go do kliniki. No dobra, to co? Evacuation chyba. Wszystko jest git. No, wiedziałem. Chciałem powiedzieć, że tylko... Hey, Elamon. Chloe? What are you doing here? No reason, just roaming the halls. Were you wanting to play more tabletop games? Bro, we gotta go. What are you doing here? Doesn't matter. Mikey, get your stuff, let's move. Drew, relax. Slow down. Oh. Znamy. Shit. You're making me think you're nervous about something. Who the hell is that? No one. Stay in here and don't say anything, little brother. Whatever you do, don't open the door. You know what's going on? Damon, you shouldn't have come here. School's not the place for this. Really? Where is the place to collect my fucking money? Shit. I told you, I don't have it. Sales are down, man. Nobody wants to get high right now. But look, it's spring season. We just started two-a-days. Those are gonna kill us. I'll be able to sell all the oxy you've got. Drew, you owe me a grand. Where is it? I said I don't have it right now. I heard about your dad's job, by the way. Tough times. Yeah. Bet a grand would mean a lot to him right now. Where's my money, Drew? I don't know what you expect me to do. I can't just make money appear out of thin air. I want my fucking money! You don't have to hit me, man. I'm gonna... Where is it? Please! Just give me one week... You're just going to lie there? I thought football players were supposed to be tough. Sorry to have to do this, kid! No one steals from me! No one. Fuck. Fuck! Chuj z nim. Let me go. No. Your brother said to stay inside. No. It'll be okay, Mikey. It'll be okay. Damn, you are one tough kid. Fuck you. Yeah? Well, what about this? Good luck running on that knee now. Bye-bye, football. Well, I'm done. Get my money. Or maybe it'll be your little brother I talk to next. See you soon. Przeżył. True! It's okay. I'm okay, little brother. Thank you, Chloe. To. Thank you. Co, co? Aha, kurwa.
On chyba potrzebuje ich bardziej niż my i Frank. Masz. Here. It sounds like you could use this. You took this from my locker? Frank asked me to. I didn't know. I'm sorry, man. My dad. He needs this money. Way more than that asshole does. Thanks. Drew, you need to get to the hospital. Don't tell anyone about this, okay? Yeah, no. No way. What, what are you going to do? About Damon? I don't know. One day at a time. I hear you. Rozumiem, że jakbyśmy wyszli, to byśmy dali kasę temu chłopowi, co go pobił. I dzięki temu on by nie dał siana ojcu, rodzinie, która potrzebuje. Okej, okay, więc ostatecznie chyba całkiem w porządku decyzja, natomiast mamy 31 minut, więc moi drodzy... Dogramy jeszcze chwilę. Wreszcie chcę zobaczyć, co się stanie z tym, już dzisiaj nie będę odpalać tej gry, bo ja tam trzaskam po 5 odcinków dziennie, 6. Dobrze, bo na zapas sobie nagram, nie? Spoko. Szczególnie jak mam werwę i mam ochotę to robić, no, siadam i... Z tym mam ochotę sobie pograć tą grę, to tym bardziej sprawia mi to przyjemność, więc... Łupanie po 8 odcinków dziennie jest całkiem spoko, a tak właśnie coś czuję, że... Coś czuję ogólnie, że się epizod zakończy teraz. Takie mam przeczucie. A to jest to przedstawienie. No tak, w ogóle mieliśmy przyjść na nie. On już było, będzie. No bo musimy się skutasić gdzieś z tyłu, bo tak, nie wiem, czy tak... Tak, teraz będzie przedstawienie. No to dzisiaj będzie jednak dłuższy odcinek, o 20 minut pewnie. Jakie mam wrażenie, że właśnie będzie koniec, to postaram się domaksować. Do końca. This day has been so messed up. At least I can talk to... Steph. Robi to Steph właśnie, ale do szpitala. Mikey mówi, co zaszło w jednej dyry. Wciąż jestem w szoku. Dzięki za to, co zrobiłeś. Okej. Okay. Rachel now. If I can find her back here. Booze. I've already seen what happens when Rachel plays with fire. Rachel plus swords should be fun. No way in hell I'm going up on that stage. Jak poszła twoja super długa misja? Ej, w pokoju Drew doszło do ostrej sceny, ostrej w chuj. O nie, nic ci nie jest, chcesz, że tam pogadać? Ta, później nie martw się przed końcem sztuki. Jestem za kulisami. Bez idę. No i kogo? Trzeba ją znaleźć. Diana. Looks like Victoria has finally pushed Dana over the edge. Hey, Dana. Did Doug dig David's garden? Or did David dig Doug's? Did Doug dig Hell David's garden? Know. Or did David? Did Doug dig David's garden? Okay, whatever. Drama teachers always seem so dramatic. Sup, Mr. Keaton. Ah, the birds flee the girl as do her thoughts. Their presence replaced by madness. Tell me, young lady. Do you still believe true love is a lie?
Myślę, że nie wie. I don't know. I guess the whole point of love is to leave yourself open to whatever happens. Indeed. That is an art many of us attempt and precious few master. Budding dramaturge, may your propitious appearance counteract the tragedy of Stephanie Gingrich's sudden recusal. An emergency, she says. Ward. Stephanie was our lion of the light board, but platitudinal though it may be, the show must sojourn forth. Może ja bym... That dude is weird. Może ja bym został mistrzem oświetlenia. Best find your seat, my dear. Showtime approaches. Czy nie? Zły pomysł? Dla mnie koks. Graj. Jejciu, to nie wiem, czy to dobre. Steph, she must have been super excited to be the lion of the light board tonight. Sucks. Chloe Price presents Firewalk Laser Light Spectacular. Ale kurwa, świetna zabawa. Kurde, dwa namioty, niedobrze. Samantha, jakiś chłop, zombie jakieś. Hej, Samantha. Si. Nathan, please. I can't do it, Dad. I'm sorry. Keep your voice down. Now listen to me. I should find Rachel. Nathan's dad looks like he's really laying into him. I wonder what it's about. You don't understand. They all hate me. They're just gonna laugh at me. And the football team will just bully me more. Why do you suppose that is? I don't know. Because you show weakness. Just like you're doing right now. But Dad... When will you learn that this isn't about you and your problems? This is about the Prescott name. My name. You will not embarrass me. Nathan. Yes. Good. Now. Break a leg. I'll see you after the show. Great pep talk, Mr. P. Everyone knows the best way to instill confidence in someone is by intimidating them. I don't know who you are, but mind your own business. I'd love to. Don't you have, like, a private bunker filled with gold coins? Oj, mają prywatny bunkier. Mają, ale tam nie mają złota, nie? Tam mają coś bardziej żywego. Samantha seems pretty torn up about what happened between Nathan and his dad. Hey. Nathan's dad is... some asshole, huh? I know. I wish he'd just go away and leave him alone. Nathan's dad sucks. But you should be careful what you wish for when it comes to parents. Oh, Chloe. I wasn't thinking... I'm sorry. For what? You didn't kill my dad. Or did you? That was a joke. I know. Your dark sense of humor reminds me a lot of Nathan's. Actually, the two of you are really similar. What the hell does that mean? I'm serious. You're both artistic and surprisingly sensitive.
You've been through a lot, and a lot of people unfairly judge you for it. Nathan's hurt, and he needs help. But whenever I try to help him, it always seems to make things worse. If you were Nathan right now, what would you want me to do? When I'm super pissed, the last thing I want is someone trying to calm me down. To prawda. But maybe it's what I need. No. Like, true. Yesterday. Ktoś mi mówi, że się uspokoił, teraz mam ochotę mu tak zajebać kopa. Even when the rest of us don't. Wow. No proszę się uspokoić. That's actually super helpful. To jest jak czerwona płachta na byka. Ktoś tak mówi teraz od buta. Even Hayden seems super into this play. What is happening? Hey, Hayden. Address me as Ferdinand, good lady. Screw you. All right. Hey, Ferdinand. Sup, Chloe. I mean, sup, fair maiden. Great method acting. Really? Thanks. My spirits, as in a dream, are all bound up. Boys changing. My father's tent. Loss, the thanks, weakness, but which I no feel. Thanks. Thanks, but no thanks. Czy nie możemy tu wejść? Wouldn't want to leave the great wall of bitchiness back in the drama lab, I guess. Did Doug dig David's garden, or did David dig Doug's? After all the work Steph did, it's amazing that she would drop everything to be there for Mikey. Rachel? Się nie dziwię, że tak mało pali karta graficzna, jak to jest taki mega zamknięty świat. O, Wiktoria to nas chyba nie za bardzo lubi. Whatever that was, it was shady as shit. True. I need to find whatever Victoria slipped into that trap. Właśnie grałem z Demonem, powiedział mi, że musi kogoś opieprzyć, nie widział cię. Co się stało? Znalazłaś pieniądze? Rice, gdzie jest kasa? Brzej. Właśnie grałem z Demonem. Powiedział, że musi kogoś opieprzyć. Nie widział cię. Co się stało? Znalazłeś pieniądze? Price, gdzie jest kasa? Wypoważnie, odpierdalaj menianę, odpisz, chyba że nie żyjesz. Spotkamy się jutro, mam odpowiedzi. W sensie, ten chłop to był od Franka? O, dziennik. Dobra, nie chcę mi się tego czytać. Później sobie poczytamy dziennik. I'm not leaving until I figure out what Victoria's up to. Okay. I haven't seen this much spandex since Mom made me go to that Zumba class with her. Even though Steph's not here, her sticky still laid down the law. Maska kruka. Hey kids, who wants to dress up like Big Bird's fugly cousin? I wouldn't be caught dead in this. Nie, ja bym założył kozaska jest. To też jest super. Okay, this mask is actually pretty sweet. I hope Rachel gets to wear it. Ona chyba będzie to... No, ona chyba... Ja tą maskę. Dobra. Tutaj śledztwo musi zostać przeprowadzone.
Da się odbicie zrobić, da się cyberpunk, da się czy się nie da? Da się. Spójrz. Only the finest child slave labor for Victoria Chase. Victoria Chase is actually a pretty talented photographer. Why does that piss me off so much? Ten i ten się śmieją z tego, a ten taki smutny. Słodkie. Dziwne. Ładne. Ciekawe. Muscle relaxers? Hurry now before your tea gets. What are you doing here? This area is for cast and crew only. Or are you only here to try and sabotage the play like you sabotaged my homework? God, you're pathetic. I'm here to support Rachel. How nice. I want to make sure she's relaxed before the show. Whatever. Oh, Rachel Amber. It was customary among the thespians of ancient Greece for the understudy to offer hot tea to the lead actress on opening night, as a way of showing appreciation for her tutelage. It is in that spirit that I offer you this beverage. May it help to reveal the essence of your talents for all to see. Wow. That, thanks? Odwróć. Powiedz Rachel. Powiedz Rachel. Wait up, Rachel. Bitch, dosed your tea. Excuse me? How dare you? Victoria, could this possibly be true? Of course not. A dropout Chloe is clearly directing her misplaced anger at me. Tuppy. I'm sorry your life is a mess, but it's not my fault, okay? Chloe, Victoria is my friend. She would never do anything to sabotage me. Co ty pierdolisz? Then she should prove it. Drink the tea. What? I wouldn't dare insult Victoria's integrity like that. Then again, if that's what it'll take to convince you that Victoria is a good and caring czemu person, ja was tak biję ostatnio? Fine. Come on, Vic. Put dropout Chloe in her place once and for all. Happy? So happy. Whatever. If you're done accusing me of things, I'll just be on my way. Bitches. Wow. Saved my ass again, Price. All in a day's work. And this has been a particularly batshit crazy day. Oh, hey. That's mine. A shirt for a free spirit. I knew you were gonna pick that one. You can read me like a script, Rachel Amber. Sweet Tarnation, we're ruined. The show is ruined. That was quick. Ale mam ochotę tak grać w tą grę cały czas. My dear young artists, a misfortune most unkind has befallen us. Juliet is waylaid. That infernal inferno is the culprit, closing down the roads and robbing us of our Ariel. Would that she could but manifest on her master's whim as a true spirit. Alas, devoid of an understudy, the situation is a dire one indeed. I'm afraid we may have to cancel. Truly, we are a cursed lot.
Even my prodigious imagination cannot conceive of a worse turn of fate. Ah! Touché. As. What? No. Mr. Keaton. No. Chloe could step in for Juliet. No fucking chance. At least until the road's clear. The romantic. She's the right fit for Juliet's costume. She is indeed. Tell me, my dear, have you ever acted before? Cesar, League of Legends. She's being modest. We Poneser. Play games all the time. Mi się nawet and tak nagrał. She's fantastic at it. Poneserem. What if I told you that the entire fate of the production rests upon your dobra, no idziemy, no co? Pewnie, że idziemy. Co się może stać złego? You're super fucked. Chloe, please. For me. Normalnie to też pewnie by nie poszedł i obsrana by była zbroja, ale... O, coś takie przedstawienie może kiedyś. Damn it. Może kiedyś, a teraz wydaje mi się, że takie przedstawienie to nie jest jakieś gigantycznie tremujące. Szczególnie może jakbym się przygotowywał, bo tym bardziej zależy ci na czymś, to tym bardziej się tym stresujesz, no nie? Więc jak ci nie zależy, to się nie stresujesz, więc pewnie jakby mi nie zależało i byłbym w takiej sytuacji, to bym wyszedł i zrobił to dobrze, bo bym się nie stresował i wyszłoby wszystko w porządku. Tak mi się wydaje. Bo mi na tym kompletnie nie zależało, miałbym to kompletnie gdzieś. Dobra, widzimy się jutro o godzinie 16. Pamiętaj, wejdź, zostaw łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, rozumiesz, byczku? See you. Do jutra.